stream. Witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy stream równoległy na dwóch platformach. YouTube jest tutaj w kanonie, w lustrzance, a w telefonie jest grupa nasza Latam Dronem od DJI. Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że widać dobrze i słychać. Postaram się trochę mikrofon bliżej jeszcze przysunąć, żebyście mnie dobrze widzieli i słyszeli. Za chwilę powinniśmy być dostępni. Widzę, że na żywo szybciej łapie Facebook, dlatego też popatrzymy sobie. Tu jest kamera z tej strony. Świetnie, powinienem mniej więcej patrzeć na Was. Słuchajcie, temat, który wypłynął w tym tygodniu, o którym chciałem trochę porozmawiać i wszystkich chętnych zapraszałem na ten temat, a mianowicie kupiłem Mavica Mini i co dalej. Myślę, że przynajmniej postaram się Was przez pół godziny, może 40 minut trochę oderwać od tematu, który właściwie króluje w tej chwili w mediach. Wiadomo, o jaki temat chodzi. Chciałem trochę powiedzieć o hobby, o naszym uniwersalnym i umiejętnościach, które możemy wykształcić niezależnie od tego, jaka jest sytuacja. Oczywiście, jak będzie bardzo krytyczna, będziemy rozmawiać tylko o jednej sytuacji. W tej chwili możemy się trochę oderwać i przynajmniej podyskutować na temat tego, co jest naszą pasją i co stanowi nasze zainteresowania. Przygotowałem taki krótki schemat postępowania, jeżeli to jest Wasz pierwszy dron, jeżeli faktycznie Mini jest Waszym pierwszym dronem, po to, żeby pomóc Wam w takich sytuacjach, kiedy nie macie się do kogo zwrócić, bo na przykład na grupach już pewien poziom określony jest na grupach facebookowych i trudno czasami z takim pytaniem wyskoczyć podstawowym typu, co powinienem zrobić właśnie po zakupie, jakie kroki podjąć i tak dalej. Wiele osób też nie radzi sobie na przykład z instrukcją obsługi. Nie lubią czytać instrukcji obsługi i raczej nie trafia też do nich taka treść pisana. Wolą treści w inny sposób podawane, na przykład przez kolegę czy właśnie przez wideo i to trafia do nich lepiej. Dlatego myślę, że warto dzisiaj parę słów powiedzieć na ten temat. Ja Wam też opowiem o swoich przygodach, jak zaczynałem, bo to było mniej więcej 4 lata temu, jak zaczynałem przygodę z dronami, jak to wyglądało wtedy, jak to wygląda teraz i myślę, że będzie w porządku. Zastanawiam się, jak zrobić z interakcją, jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi, bo mam tutaj 16 osób w tej chwili plus 4 na YouTubie, czyli na naszej grupie ogląda więcej. Za chwilę zobaczymy, jak będzie. Lagi są oczywiście, bo jesteśmy wieczorem, więc zobaczcie jeszcze na grupie facebookowej, kto należy do naszej grupy Latam Dronem od DJI, jeżeli są lagi poprzez OBS, prawdopodobnie dlatego, że transmisja jest w tej chwili, jakość transmisji może być słabsza. Facebook obcina jakość, ale transmisja jest lepsza, dlatego na grupie też można obejrzeć ten live. Mamy tutaj w takim razie prezentację, którą przygotowałem. Nie jest to prezentacja w PowerPoincie, ale to jest prezentacja moja tutaj, taka typowo hardware'owa. From zero to hero. Jak w takim razie zacząć totalnie od zera, a jak skończyć na pozycji, czy osiąść na pozycji, czy trafić na pozycję bohatera. Jak każda umiejętność wymaga trochę czasu i tak jak z jazdą samochodem, jeżeli ktoś, kto nie jeździ autem, popatrzy na auto i pomyśli sobie, mój Boże, ja w życiu nie będę jeździł tym samochodem, nie ma w ogóle opcji takiej, żebym jeździł, a po pewnym czasie, po 2-3 tygodniach już jest zupełnie inaczej. Podobnie jest z lataniem dronami. Właśnie głównie z tych dronów konsumenckich mamy do czynienia z małymi czy z większymi dronami DJI. I wydaje się to być takim pewnym standardem rynkowym, przynajmniej w Polsce. Może Amerykanie mają trochę większy wybór, natomiast Polska ma nadal ten wybór stosunkowo mały i większość osób faktycznie ląduje już z produktem DJI. I to jest pewna klasyka, prawda, którą mamy u nas właśnie w Polsce. I teraz pytanie, jak się do tego zabrać, żeby wszystko było w porządku? Jakie poszczególne kroki przyjąć, żebyśmy nie narobili sobie kłopotów, żebyśmy nie stracili też kasy, ale jednocześnie, żebyśmy mieli z tego pełen fun i pełną satysfakcję. Bo pamiętajcie, że docelowo, kiedy nauczymy się latać, będziemy mieli naprawdę duże umiejętności w sobie, a jednocześnie będziemy mogli realizować pasję. Ważne jest też, żeby określić pewne cele, co chcemy zrobić z dronem. Na początku specjalnie nie wiemy, czy tylko on jest do zabawy, nie wiemy, jakie możliwości on niesie ze sobą. Czy to jest zabawka, czy będziemy chcieli zarabiać, bo pewnie ktoś z tyłu głowy, czy wiele osób ma z tyłu głowy zarabianie dronem i to jest bardzo fajna i słuszna droga, uważam, dlatego, że to jest unikalna jednak umiejętność. I w Polsce tylko 15 tysięcy osób ma świadectwo kwalifikacji, więc to jest nadal naprawdę wielka nisza, jeżeli chodzi o dronowanie.
dronowanie za kasę, dobre na poziomie i robienie też prac, które mogą nas zadowolić. Jeżeli Twoją intencją, jeżeli Twoją tak naprawdę potrzebą nie jest zarabianie na dronach, ale na przykład wykonywanie świetnych ujęć dla siebie albo dla kogoś, dla rodziny, instytucji lub inna umiejętność, typu na przykład patrolowanie części terenu lub monitorowanie lub inspekcje, czy zdjęcia pod nieruchomości, czy tego typu zdolności, to wszystko jest uzasadnionym naszym celem, czy naszym celem, który realizujemy w tym kroku numer 5, słuchajcie, którego przygotowałem, czyli gdy jesteśmy już hero i powinniśmy przejść typową ścieżkę rozwoju. Typowa ścieżka rozwoju polega na tym, że przede wszystkim najpierw na pierwszym etapie jesteśmy nieświadomym, mamy niekompetencje, czyli nie wiemy, czego nie wiemy tak naprawdę. Nie wiemy, jak to ogarnąć i co powinniśmy z tym zrobić. W tym może pomóc parę spraw. Przede wszystkim sama konstrukcja dronów DJI pomaga nam w ogarnięciu tematu i to bardzo pomaga. Dlatego, że drony DJI to jest tak trochę jak nauka jazdy na rowerze z tymi dopiętymi bocznymi kółkami. Mamy tutaj systemy, które pomagają nam na przykład w lądowaniu. Mamy wbudowane IMU, mamy wbudowany GPS, barometr. Jest szereg mechanizmów czy szereg podzespołów, które pomagają nam tak naprawdę sterować tym dronem i pomagają nam w obsłudze drona. Jeżeli weźmiemy modele, które nie mają tych możliwości, to jest tak trochę jak jazda na monocyklu z zamkniętymi oczami jeszcze podczas żonglerki. Jeżeli byście zaczynali od dronów FPV, faktycznie które, no to są drony bardzo wymagające, one mają zupełnie inny mechanizm działania i faktycznie jak popatrzymy na to, jak steruje się dronem FPV w porównaniu do Mavica Mini czy do prostych dronów DJI, to jest niesamowity kosmos. Dlatego w pierwszej fazie powinniśmy pozyskać coś takiego jak świadomość i bezpieczeństwo. Głównie chodzi o świadomość tego, czego powinniśmy się nauczyć, a druga sprawa bezpieczeństwo. I więc jeżeli chodzi o świadomość, wiadomo, że instrukcje obsługi trzeba przeczytać, to jest podstawa. Następnie trzeba przeczytać albo popatrzeć na przewodniki, które są w internecie, no bo do tego mamy bezpośredni dostęp. Jeżeli macie kolegę, który może Wam pomóc w tym, żeby pierwsze loty odbyć, to dlaczego nie? To jest też całkiem dobry pomysł, żeby takie pierwsze loty odbyć. Jeżeli nie mamy takiego kolegi, no to trudno, w tym momencie powinniśmy faktycznie oprzeć się na materiałach dostępnych w internecie i skupić na tych materiałach, które mamy do dyspozycji. I kolejna sprawa to jest bezpieczeństwo, bo oprócz tej świadomości, jak możemy się rozwijać sami, to jeszcze jest kwestia bezpieczeństwa. Co jest najważniejsze? Żebyśmy przestrzegali podstawowych spraw związanych z przepisami, ale jednocześnie nie stanowili zagrożenia dla zdrowia czy życia ludzi. Czyli żebyśmy na przykład nie uderzyli w samochód, który jest rozpędzony, w przednią szybę i przestraszyli kierowcy. Nawet Mavic Mini, który jest dronem bardzo lekkim, waży 250 gramów, stanowi duże zagrożenie, jeżeli uderzycie na przykład w przednią szybę samochodu w trybie sportowym, bo samochód jest rozpędzony, Mavic Mini też jest rozpędzony do 40 km na godzinę i oprócz tego, że możemy zniszczyć taką szybę, to możemy na przykład człowieka przestraszyć. To samo, jeżeli jesteśmy na bardzo dużych wysokościach. Ludzie, którzy nieodpowiedzialnie podchodzą do pierwszego drona, starają się latać bardzo wysoko. Słyszałem o tym, że latają nawet na 500 metrach i muszę Wam powiedzieć, że to też jest jeden z podstawowych błędów początkujących, dlatego że powyżej 150 metrów już mamy ruch statków powietrznych załogowych, czyli takich, które są sterowane przez ludzi. I wydaje się, że taki Mavic Mini niewiele jest w stanie zrobić, ale jeżeli weźmiecie pod uwagę, że mamy awionetkę i rozpędzonego Mavica Mini, to naprawdę jest w stanie dużo zrobić, nawet uszkodzić śmigło, czy uszkodzić kadłub takiego pojazdu, czy stery. I wbrew pozorom, nawet takim dronem jesteśmy w stanie doprowadzić do tragedii. Więc pamiętajcie o tym, że tak naprawdę dron to jest potencjalne zagrożenie i trzeba o tym uważać. Dlatego bezpieczeństwo obok świadomości postawiłem na tym pierwszym etapie rozwoju.
Jeżeli jesteśmy świadomi, że możemy zrobić komuś krzywdę, jeżeli jesteśmy świadomi, że nasz dron może wpłynąć na czyjeś bezpieczeństwo, postępujemy trochę inaczej. Czyli uczymy się na przykład, powiedzmy, w terenach, które są mniej zaludnione, czy mniej okupowane przez ludzi, na przykład, nie wiem, hipermarket, parking hipermarketu w niedzielę rano, prawda? Albo wyjeżdżamy trochę za miasto, tam, gdzie jest więcej zieleni, pod las, żeby poćwiczyć sobie samemu. Pierwsze loty trzeba poćwiczyć samemu lub z kolegą, który jest w stanie nas nauczyć. Raczej nie w grupie i nie w tłumie, czyli nie na zasadzie takiej, że jest impreza i ktoś przekazuje sobie kontroler i właśnie w ten sposób działa, tylko na zasadzie własnych prób i własnych możliwości. Dlatego ja uważam, że faktycznie bezpieczeństwo jest podstawową sprawą. I ćwiczymy, słuchajcie, w bezpośrednim zasięgu wzroku, czyli mniej więcej 20 do 30 metrów ćwiczymy od siebie. I to są pierwsze 3-5 baterii, które wylatamy. Ćwiczymy sobie patrząc, jak dron jest usytuowany do nas z tyłem, tak żebyśmy widzieli tą lampę właśnie bezpośrednio w zasięgu naszego wzroku. Oczywiście możemy zrobić manewry przód, tył, bok, góra, dół. To są te podstawowe manewry. I później możemy ustawić sobie formę wirtualnej koperty lub też kwadratu i ćwiczymy po tym kwadracie, czyli przesuwamy się przód, bok, tył, bok. A następny już stopień zaawansowania jest taki, że ze zmianą kierunku, czyli przód, zmiana kierunku, przód, zmiana kierunku, przód, zmiana kierunku, przód, do tego samego punktu wyjścia. I to jest pierwsza bateria. Oczywiście później już możecie, jeżeli jesteście bardziej zaawansowani, robić to samo ze zmianą wysokości, czyli na przykład obniżenie do przodu, zmiana kierunku, wzniosł do przodu, zmiana kierunku, obniżenie do przodu i znowu wzniosł ze zmianą kierunku. Dosyć proste ćwiczenia, które pozwolą nam wam na wyobraźnię tego, co się dzieje z dronem. Czyli pierwsze loty wykonujemy zawsze w zasięgu wzroku i zawsze blisko, po to, żeby zobaczyć, jak on reaguje. Wtedy będziecie mieli też wyobraźnię i świadomość. Dobrze jest, słuchajcie, żeby też kierować się innymi zmysłami, na przykład słuchem. Słuch jest dosyć istotny, wbrew pozorom, jeżeli chodzi o latanie dronami. Wiele osób się śmieje i mówi, no przecież dron nie ma głośnika, nie nagrywa dźwięku, więc słuch nam odpada. Ale słuch jest stosunkowo bardzo istotny, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład nadciąga w naszą stronę helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego i on wcale nie ma obowiązku do tego, żeby przepisy lotnicze, żeby stosować się do przepisów lotniczych w takich sytuacjach, kiedy ratuje na przykład życie czy zdrowie ludzkie. Więc jeżeli słyszymy tylko, że nadciąga na przykład helikopter, co wcale nie jest rzeczą takim rzadkim przypadkiem, bo w parkach wielokrotnie jest, na przykład w Warszawie, ja przytaczam ten przykład, park Skaryszewski, gdzie faktycznie bardzo często zasuwają nisko te helikoptery nad nim, a ludzie sobie też tam chodzą latać, dlatego że stamtąd fajnie można Stadion Narodowy nagrać i tam można latać faktycznie, czy sfotografować. Więc na to trzeba zwracać uwagę, że dźwięk też jest naszym takim jednym ze zmysłów, którymi się kierujemy podczas latania. Słyszymy też, że na przykład awionetka nadciąga. Jesteśmy świadomi, że na przykład motolotnia, jak jest ciepło, wiadomo, możemy nie usłyszeć paralotni, ale większość tych statków powietrznych, które są załogowe, usłyszymy i to jest kluczowa sprawa, która jest związana z bezpieczeństwem. Także zobaczcie, że na pierwszym etapie kształtujemy u siebie świadomość tego, co my chcemy zrobić, ale także świadomość bezpiecznego użytkowania. Oczywiście tych aspektów jest dużo więcej i latanie dronami nie jest tematem, który rozwiniemy w ciągu pół godziny czy 40 minut, ale przynajmniej pewne kluczowe rzeczy sobie właśnie zaznaczymy i będziemy wiedzieli, jaki tor ta nasza ścieżka rozwoju, jak powinna przebiegać. Ćwiczenia w zasięgu wzroku, to co powiedziałem wcześniej, właśnie one stopniowo mogą ulegać też modyfikacji. Jak czujecie się już pewniej, to możecie sprawdzić, jak wygląda trochę większy zasięg, prawda, 100 metrów od was, trochę wyżej, może niekoniecznie 20-30, ale może 50-70. Pozornie z dronami jest też tak, jak jest takie słynne przysłowie, czy słynne powiedzenie, jak mama lotnika mówi, synu, pamiętaj, żebyś latał wolno i nisko. Z dronami jest podobnie.
Zauważyłem, że wiele wypadków i w ogóle klasyka westernowa polega na tym, że kupujemy drona, wychodzimy przed dom, czyli przed nasz dom i zaczynamy latać nad domami sąsiadów. To jest klasyka. Parę razy byłem u kolegów, którzy sobie kupili drona i mówię, no dobra, no zobaczymy, jak on to robi, nie? I polegało to właśnie na tym, że wychodził przed dom, odpalał go na działce i zaczynał zasuwać tam nad działkami sąsiadów, i to była ta klasyka. I to jest jeden z takich czynników, który nas prowadzi od razu, po pierwsze, do tego, że sąsiedzi są na nas mega wkurzeni, bo nie wiedzą, co my chcemy zrobić, a po drugie, do tego, że możemy się bardzo łatwo pozbyć tego drona, w takim sensie, że nie mamy dobrego, szerokiego pola widzenia. Powinniśmy zdecydowanie udać się i się do tego, żeby zrobić sobie wycieczkę i żeby mieć duże pole widzenia, żebyśmy widzieli 100, 150, 200 metrów przed sobą przy tych pierwszych sesjach. To jest szczególnie ważne, bo wtedy kształtujemy swój zmysł przestrzenny i kształtujemy też wyobraźnię, jak ten dron zachowuje się w powietrzu. To jest to. Pamiętajcie, że te systemy są naprawdę łatwe. Jeżeli nie będziemy przeginać, jeżeli nie będziemy tak przesadzać, że na przykład utracimy sygnał albo wiatr nam porwie tego drona, to powinniśmy mniej więcej ogarnąć. Kiedy są sytuacje krytyczne? Już mówię. Mavic Mini, zwróćcie uwagę, jakie to są małe silniki. Tutaj mamy. Ludzie chcą robić tym dronem takie rzeczy, jak dronami typu Mavic 2 Pro, który ma już, czy jak Phantom, który ma naprawdę mocne silniki i ma trochę zapasu mocy. Zapas mocy w dronach jest potrzebny po to, żebyś na przykład mógł pokonać siłę wiatru, żebyś mógł wrócić pod wiatr, albo żebyś mógł na przykład cięższą baterię unieść. Tutaj mamy klasyczną baterię, nie będę się dzisiaj rozwodził, bo mamy jedną typową baterię, ale na przykład w kładach FPV tu można zastosować przeróżne baterie o różnej pojemności. Czasami nawet możesz, ale tak, głównie różnej pojemności, na przykład 850, 1000 albo 1500 czy 1350 mAh. Tutaj mamy tylko jedyną baterię i ten nasz dron jest do niej fabrycznie przystosowany. Ale jak nam powieje, jeszcze dodatkowo osłony będą, to faktycznie on sobie nie poradzi, nie ogarnie czegoś takiego jak stawienie czoła bardzo silnemu wiatrowi. Dlatego powinniśmy mieć wyrobioną tą świadomość, co nasz dron potrafi i też, żeby nie przesadzać na zasadzie takiej, a ja polecę na 500 metrów, wrócę zaraz i przecież on mi spokojnie tutaj wróci. On niestety może nas zawieść w takich przypadkach, kiedy zaczynamy przesadzać, czyli lecimy na przykład za wysoko albo za daleko. Więc raczej ja Wam powiem szczerze, że naprawdę, jeżeli mam taki teren niepewny, staram się nim nie latać dalej niż 200-300 metrów. I to jest taki dla Mavica Mini, no niestety to nawet nie chodzi o fizyczny zasięg, o to, czy on pokona więcej. Chodzi o to, że po prostu on ma taką specyfikę, że jest mały i łatwo podatny, bardzo podatny na te warunki. I o tym świadczą między innymi właśnie śmigła i o tym świadczą liczniki, które są, no nie czarujmy się, one są miniaturowe, nie ma rezerwy mocy. Tutaj nie przełączycie go na taki tryb, gdzie nie dacie mu tego gazu, tego turbo, żeby wrócił do Was. To jest tak trochę, jakbyśmy chcieli słabym samochodem jeździć pod strome góry, czy jeżeli byśmy wzięli na rajd taki enduro, słaby motocykl albo skuter i chcieli się ścigać właśnie z takimi motocyklami czy typu Subaru, a my mamy Cinquecento. Nie za bardzo ogarnie to i trzeba być świadomym, że Mavic Mini to nie jest Subaru i nie zawsze Wam ogarnie takie tematy, które są grubszymi tematami. Ale za to on ma dużo wspaniałych innych cech, o których sobie powiemy. Więc jeżeli już zrobimy te pierwsze ćwiczenia w zasięgu wzroku, następna rzecz, o której powinienem powiedzieć, to jest odniesienie, kierunek i wysokość. To są rzeczy, których trzeba być świadomym, bo nasza kompetencja czy niekompetencja powoli przechodzi z nieświadomej niekompetencji, przechodzi w świadomą niekompetencję, a później w świadomą kompetencję. Czyli najpierw wiemy, czego nie wiemy, a później wiemy, co wiemy i wiemy, co potrafimy już. Dlatego jesteśmy już, powiedzmy, na tym trzecim kroku, odniesienie. Co to znaczy odniesienie?
Jeżeli na przykład jesteście w stanie patrzeć na niego cały czas i poruszać się w taki sposób, jak wy chcecie, że nie musicie zerkać na aparaturę czy na telefon, bo telefon może się w pewnym momencie wyczerpać, na przykład jest zimno i padnie nam telefon, żeby wiedzieć, jak ogarnąć taką sytuację jak kierunek, wysokość i odniesienie, czyli na przykład jeżeli jesteśmy za daleko, nie widzimy naszej lampy sygnalizacyjnej. A zarazem wiąże się z tym, że możemy zamiast zbliżać się, wracać do nas, oddalać. I nie ma co panikować. Pamiętajcie, że Mavic Mini ma te ułatwienia, te kółka boczne, tak zwane, czyli na przykład return home, powrót do domu. Trzeba to robić też z głową, zapoznać się, jaka jest wysokość powrotu do domu, żeby nie przywalić na przykład w jakiś blok, albo w drzewo, czy w słup, energetyczny, jeżeli wracamy do domu w takiej sytuacji, kiedy na przykład straciliśmy zasięg właśnie, albo nam się telefon wyczerpał i przycisnęliśmy return home. Więc parę rzeczy jest do ogarnięcia, ale głównie związane z bezpieczeństwem. Dopiero na kroku numer 5 bym powiedział, że wchodzi foto, wideo i wchodzą fajne montaże, wchodzi obróbka zdjęć i możliwości foto, wideo, plus dodatkowo te możliwości, które można osiągnąć właśnie dronem, czyli jakieś specjalne techniki, jakieś ładne najazdy, obniżania, czy loty bokiem, tyłem, loty nad wodą. To wszystko już jest na tym etapie, kiedy jesteśmy świadomi. Dobrze. Słuchajcie, teraz tak, mamy tutaj osób 40 plus 17, czyli około 60 osób. Jesteśmy na etapie czwartym, odniesienie, kierunek i wysokość. Co powinniśmy zrobić? Jeżeli już czujemy drona na tyle, że jesteśmy w stanie zacząć fotografować, robić fajne ujęcia wideo, to nadal jeszcze jesteśmy czujni pod tym kątem, żeby przeanalizować i skonsultować, co może nam się zdarzyć, i żeby ta wyobraźnia zawsze działała, i to jest to. Im więcej macie rutyny w sobie, czyli im jesteście na wyższym poziomie, tym te sprawy bezpieczeństwa schodzą na dalszy plan, a bardziej wchodzą te sprawy, które chcecie zrobić, czyli wasze zamiary, intencje, to, co chcecie osiągnąć za pomocą właśnie drona. I na tym to polega, że człowiek z czasem staje się mniej czujny, a od czasu do czasu zdarzają się kraksy. I teraz jak wygląda sprawa związana z kraksami? Z Maviciem Mini sprawa, moim zdaniem, on jest na tyle słabą ma konstrukcję, na tyle delikatną, że trzeba go ubezpieczyć w DJI Care. Robi się to bardzo prosto. Wchodzi się nawet pod moimi filmami na YouTubie są linki do ubezpiecz Mavic Mini. Wchodzi się na to i wykupuje się za 170 zł mniej więcej Kera i w ciągu roku ma się możliwość wymian dwóch tego drona na w pełni sprawny. Czasami jest naprawiany, ale zwykle jest to wymieniany dron na drona nowego czy w pełni sprawnego i dzięki temu mamy to obciążenie z głowy, czyli nie musimy się martwić o to, że nam się dron zniszczy i że stracimy go. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli nam odleci dron albo utopimy go, tutaj niestety DJI Care Refresh nie działa. Co w takim przypadku zrobić? Jak zabezpieczyć się przed utratą swojego drona? Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to jest na pewno najtańsza rzecz, jaką możemy zrobić, to jest półśrodek, ale działa czasami. To jest zaopatrzenie go w tabliczkę, nawet kartkę podklejoną taśmą klejącą, żeby nam ta kartka się nie zniszczyła na wodzie, na deszczu. Wasze imię przynajmniej i numer telefonu, czy właściciel i numer telefonu. To już jest podstawa do tego, że jeżeli ktoś go znajdzie i będzie uczciwy, to zwykle zadzwoni i poinformuje Was, że taki dron się znalazł. Dużo większe szanse mamy na odnalezienie drona, na odzyskanie go, jeżeli taką kartkę przykleimy. Można go taką kartkę przykleić gdzieś na widoku, czyli w widocznym miejscu, lub też pod klapką, bo zwykle ludzie, jak znajdą drona, to też zaglądają. Nawet taką malutką zrobić tutaj sobie na tył baterii, dlaczego nie? To działa. Ja pamiętam, że w jednym przypadku Mavic Air znalazł mi się właśnie w ten sposób, że pan był na grzybach i odnalazł mi po paru dniach tego drona, kiedy ja już wszelkie poszukiwania nie przynosiły skutku, to właśnie wydrukowałem ogłoszenia i to przyniosło ostateczny skutek. Druga rzecz, którą możemy zrobić,
to zaopatrzyć się w lampę strobo. Są takie bardzo małe lampy strobo wielkości, jak można, do czego można porównać. Mniej więcej one są wielkości tego ekranu, tego obiektywu z GoPro i są bardzo lekkie, może nawet trochę mniejsze. Tak jak tutaj ten tył Mavica Mini. Można sobie przykleić taką lampę z tyłu właśnie i jeżeli zgubi Wam się dron, taka lampa zwykle pracuje kilkadziesiąt godzin, taka strobo. Ładuje się na mikro USB. I czekamy w tym momencie do czasu, kiedy zapadnie zmrok i jesteśmy w stanie odnaleźć drona poprzez właśnie lokalizację przepraszam, ale rozkojarzyłem się tego światła, poprzez światło. Oczywiście funkcjonalność aplikacji DJI Go 4 zawiera w sobie też taką funkcję jak, czy aplikacja zawiera funkcjonalność Find My Drone. To jest też bardzo fajna funkcjonalność, dlatego że uruchamiamy i patrzymy, gdzie była ostatnia pozycja GPS, pod warunkiem, że dron nie wyleciał poza zasięg. Bo zdarza się tak, że na przykład, nie wiem, skończyła się bateria, a jeszcze go zwiewało. Czy straciliśmy zasięg, kontakt z dronem i wtedy mamy lokalizację ostatniej pozycji. Więc to są te prewencyjne dwie rzeczy, o których mogę Wam powiedzieć, że działają. Szczególnie strobo jest dobre, jeżeli latacie w terenach otwartych i na przykład w lesie Wam ten dron zginie. Jest 100 razy łatwiej, czy 1000 razy łatwiej znaleźć go, jeżeli ma lampkę stroboskopową i ona w dzień normalnie sobie świeci. Czyli jeżeli latacie w takim terenie, że no, widzicie, że jest taka sytuacja, to faktycznie można taką lampę uruchomić. Ona nie wpływa na optykę, bo jest zwykle zlokalizowana z tyłu. Dobrze, i teraz następna sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest jeszcze utonięcie drona. DJI Care też nie obejmuje zatonięcia całkowitego. I tutaj, jeżeli nam zatonie dron głęboko, jest taka możliwość, to działa bodajże do 10 metrów na Amazonie. Ja widziałem to na Amazonie amerykańskim, ale być może na Amazonie DE można też kupić takie bojki, które doczepia się. Jeżeli wyobraźcie sobie, że macie do sfotografowania, nie wiem, regaty, czy robicie reportaż z takiej imprezy wodnej, no i macie DJI Care. Można wtedy mocno zaryzykować. Poprzez to, że doczepimy do naszego drona, na przykład na górze, tu jest chyba najlepsze miejsce, albo do którejś, dlatego że tutaj te ramiona mamy bardzo krótkie, ale zwykle do ramion się doczepia, taką bojkę, która pod wpływem wilgotności, pod wpływem wody, ona rozwija się i stanowi bojkę, która wypływa właśnie na. Tak jak ręczniki czasami są tak mocno pracowane, prawda? To działa na podobnej zasadzie. Nabiera wody, pęcznieje i wypływa na powierzchnię. Dzięki temu ma też taką żyłkę, powiedzmy 10-15-metrową. To w ten sposób działa i można zlokalizować naszego drona w wodzie. Wtedy, nawet jeżeli to jest słona woda, nawet jeżeli podzespoły typu płyta główna są uszkodzone i nie jesteśmy w stanie dokupić części zamiennych, czy nie jesteśmy w stanie wymienić tych części zamiennych, czy sami poprzez serwis, to DJI Care nam uzna taką gwarancję pod warunkiem, że dostarczymy taki model właśnie do serwisu. Więc to jest następna sprawa związana z DJI Care. I ja uważam, że Mavic Mini jest na tyle delikatnym dronem, jak na pierwszy dron, on niestety jest delikatny, że trzeba go ubezpieczyć DJI Care. Tym bardziej, że słuchajcie, za czasów, kiedy nie było Mavica Mini, mieliśmy Sparka, to było mniej więcej 2 lata temu, jak wszedł ten Spark, może 2,5 roku temu. I sytuacja była taka ze Sparkiem, że faktycznie on kosztował wtedy dużo pieniędzy, bo on kosztował mniej więcej 3500 zł, jak wchodził Spark. W tej chwili Sparka można kupić pewnie za 1000 z hakiem przechodzonego, czy nowe jeszcze się spotyka. Na wystawach, w marketach się spotyka czasami Sparki, ale wtedy to ubezpieczenie Care kosztowało też stosunkowo drożej, bo kosztowało 10% wartości drona. Zwykle DJI wycenia na 10% wartości drona takie ubezpieczenie. I dlatego warto moim zdaniem tego malucha ubezpieczyć, bo ono, jak popatrzymy na całokształt i na to, że pierwsze doświadczenia są bolesne, to faktycznie warto ubezpieczyć pod kątem DJI Care Refresh takiego malucha. Dobrze, czy są jeszcze jakieś ważne rzeczy, które pominąłem? Zaraz pomyślę. Prosiłbym Was teraz,
Jeżeli macie pytania, to bardzo proszę o pytania. Ja postaram się odpowiedzieć przynajmniej na część. Jeżeli są jakieś pytania pilne, można ze mną też pogadać bezpośrednio. Ja czasami urządzam tak zwane office hours, czyli na tej naszej grupie Dream Team mamy godzinę, na przykład w piątek, gdzie spotykam się z ludźmi na Messengerze i indywidualnie rozmawiam, ale staram się mniej więcej na te pytania odpowiadać, które są na bieżąco. Kupować na pierwszego drona R czy Mavic Mini w związku z nowymi przepisami? Chcę latać w Warszawie. Uważam, że na pierwszego drona chyba lepiej kupić, jeżeli masz kasę, to Mavica R, dlatego że on już zapewnia nam. Nie wiem, czy tutaj mam. Nie wiem, czy tutaj mam długopis. Nie mam w tej chwili długopisu czy pisaka, żeby to pokazać. To jest tak trochę. To jest to trudno zobrazować, trudno porównać. Mavic Mini jest naprawdę dobrym dronem i ja uważam, że on jest technologicznie naprawdę mega dobrym dronem. Dobrze dopasowany jest cenowo i w sobie zawiera technologię DJI. Jednocześnie ma też swoje słabości, dosyć duże słabości, że tak powiem. Nie chciałbym tego produktu absolutnie krytykować, bo jestem daleki od krytyki. Jest naprawdę dziełem sztuki, jak na nasze czasy. Nie ma drugiego takiego drona małego. Ale on ma w sobie też słabości. To musimy być otwarcie sobie powiedzieć. Przy upadkach ten dron w 90, może 80-90% ten dron nadaje się do naprawy, do serwisu. Jeżeli chodzi o Mavica R, oprócz oczywiście cech użytkowych, które są naprawdę fantastyczne, typu inteligentne tryby lotu, typu obstacle avoidance, czy tam APAS, które mamy. Mamy 4K, mamy RAWy, ale podstawowa sprawa, że konstrukcja Mavica R jest naprawdę dużo mocniejsza. Oczywiście, jak przywalisz, jesteś pomiędzy kamienicami, stracisz zasięg, czy masz zakłócenie kompasu i przywalisz na kostkę brukową z 15 metrów, no to też nie będzie co zbierać i też nie ma się co oszukiwać. Ale jeżeli na przykład ćwiczymy faktycznie na terenach miękkich, tak jak ja tym kładem FPV ćwiczę nad łąkami, tam gdzie są takie bardzo małe choineczki, w takich małych zagajnikach, to on upadł mi już mniej więcej z 80 razy. Gdyby to samo zaliczył Mavic Mini, to nie byłoby z niego co zbierać. To w ogóle jest inna bajka, inna forma działania. Więc Mini nie nadaje się do upadków. Oprócz tego, że oczywiście ma słabsze możliwości pod kątem tego, że aplikacji nie ma DJI Go 4. Aplikacja DJI Go 4 jest naprawdę profesjonalną aplikacją i Mavic Air już to posiada. Inteligentne tryby, które pomogą ci w wielu sytuacjach. Jeżeli tylko masz teren rozpoznany i nie ma tam na przykład linii wysokiego napięcia, czy wysokich drzew, czy innych przeszkód, możesz naprawdę wykorzystać inteligentne tryby jako drugiego operatora, czy jako pilota, operatora pilota, bo teraz zmieniają się te nazwy, a ty możesz być samym kamerzystą, co już w przypadku Mini jest ciężkie do zrobienia. Pamiętajcie, że drony profesjonalne typu Inspire czy drony typu Alta, profesjonalne służące do produkcji, które oglądamy na Netflixie, zwykle obsługiwane są przez dwie osoby. Jedna osoba jest odpowiedzialna tylko za pilotaż, a druga osoba jest odpowiedzialna za ruchy gimbala, sterowanie gimbalem i kamerą. To tak trochę jak w Bombowcu był jeden gość, który obsługiwał, pilot, który obsługiwał, był odpowiedzialny za lot, a drugi facet obsługiwał na przykład karabin maszynowy podczas wojny, nie? I tutaj jest podobnie właśnie. W profesjonalnych dronach powinniśmy mieć taką świadomość tego, że tam są dwie osoby odpowiedzialne. I my czasami sobie też na siebie bierzemy taką odpowiedzialność, żeby sterować, jeszcze robić to bezpiecznie, jeszcze zrobić fantastyczne ujęcia. To też nie jest tak, że my to zrobimy od razu. I właśnie Mavic Air jako inteligentne tryby ma już takie właśnie funkcjonalności, które nam pomagają. Tutaj w Mavicu Mini quickshoty za to są, które są naprawdę genialne. Trzeba tylko uważać, żeby się na przykład przy Helixie, który Helix zwiększa średnicę i zwiększa wysokość, to orbitowanie po spirali, żeby nie wpierniczyć się na przykład w druty, bo tutaj nie ma żadnej osłony. Jest tutaj Sławek. Ja mam wrażenie, Sławek do nas napisał, że Sławek, czy to jest audycja dla początkujących? Bo to jest audycja pod tytułem Co zrobić dalej? Kasę mam, ale chcę latać w Warszawie.
Dobrze. Aha, poproszę też kolegów o odpowiedzi na pytania, bo widzę, że jest część osób bardziej doświadczonych wśród osób, które z założenia są początkujące. I na tym polega, żeby ta. Ja postaram się też zebrać Wasze pytania, jeżeli dam radę ogarnąć przynajmniej te, które są takie pytania kluczowe. I może zrobię do tego dzisiejszego wieczoru też takie pytania i odpowiedzi, dlatego że mam w tej chwili osób 70 na tych dwóch live'ach. Nie sposób jest przekazać wiedzę jednocześnie, czy przekazać doświadczenia, podzielić się doświadczeniami i jeszcze wchodzić w taką interakcję mocną, żeby wszystkich zadowolić. Zbyszek, mam pytanie, czy dron może tak sam od siebie spaść na ziemię, jeśli ma baterię i zasięg z aparatury? Posiadam Mavic Air od 2 tygodni. Zbyszek, jeżeli może spaść, może spaść, może nie tak, że sam od siebie, ale jaka jest sytuacja? Sytuacja numer jeden, awaria śmigła. Tu mamy tylko cztery silniki i cztery śmigła, tak? Czy cztery pary, to zależy, jak tutaj jest. Więc możesz mieć na przykład taką sytuację, że masz awarię, prawda? Bo mocowanie ci się zepsuje. Więc to jest pierwsza sprawa, zaczyna się okręcać. W momencie, kiedy jest awaria śmigła, to zwykle dron zaczyna wykonywać ruchy z 360 i spada. W dronach droższych, takich jak Alta, te pierwsze egzemplarze, jak patrzycie na drony typu Alta, one mają, to są oktokoptery albo heksa, czyli mają więcej silników, więcej śmigieł, po to, żeby zabezpieczyć na przykład bardzo drogi sprzęt, Oscarową kamerę Alexa albo Red, przed upadkiem i przed utratą, nie wiem, 500 tysięcy złotych. Tutaj tracimy 2000 przy upadku, ale faktycznie. Pierwsza sytuacja, kiedy dron może spać od siebie, to jest awaria śmigła. Oczywiście może się zdarzyć, jak to są tylko małe silniki, że jest coś nie tak z obwodem zasilania silnika, bo na przykład lód nam się po od wibracji, co się raczej nie zdarza, ale czasami lutowanie nam puszcza. Czasami jest tak, że mamy awarię zasilania, prawda? Czyli na przykład zaśniedziałe mamy w starych jednostkach. Oczywiście tych przypadków są setki, ale możemy mieć taką sytuację, że konektor od baterii nam tutaj puszcza, nie puszcza, tylko jest zaśniedziały ten styk. Zwykle one są zdublowane i zwykle ta sytuacja się nie dzieje, ale jak to w życiu, różne rzeczy się zdarzają. Na przykład latałeś dużo nad oceanem i masz wysolenie wcześniej, powiedzmy, prawda, bo mieszkasz, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, czy w Portugalii, czy w Kornwalii. Latałeś dużo i bryza na przykład złapała tego drona, więc jest szereg przypadków życiowych, kiedy może się zdarzyć, że dron spadnie. Może nie tak, że sam z siebie, zawsze jest jakaś przyczyna, ale to są przyczyny prozaiczne. Bardzo częstą przyczyną też w miastach są ptaki. Wbrew pozorom to wcale nie jest taka sytuacja lajtowa, bo ptaki potrafią nie dość, że ci tego drona zniszczyć, to jeszcze mogą go gdzieś. Tak, możesz być akurat w takiej sytuacji, że ten dron zostanie, nie wiem, na budynkach. Masz powiedzmy kilka kamienic, zabudowań, które są zamknięte i też ciężko takiego drona jest później dobyć, znaleźć go. I faktycznie to jest kłopotliwa sprawa, bo samo zniszczenie to jest jedna rzecz. Jeżeli mamy DJI Care na Mavica Mini, to jest super, ale możesz mieć taką sytuację, że po prostu tak losowo ptak ci wleci, że dron jest uwięziony, na przykład, nie wiem, na wieżowcu PKO, czy na zabudowaniach banku gdzieś w środku, a jest weekend. Z tym jest kłopot właśnie. Czasami odzyskanie tego wraku jest bardzo kłopotliwe. Dlatego Zbyszek właśnie. Tak, no i właśnie, to jest to, i już na odległość 1 km. To może to nie jest tak, że jest straszenie. Jeżeli mamy pytanie, to jest odpowiedź. I to jest normalne, że drony giną, będą ginęły w każdej sytuacji. Każdy taki dron może nam zginąć i może się taka rzecz zdarzyć. Jeżeli latamy na kilometr, no musimy mieć świadomość też, że to jest niezgodne z przepisami. My tutaj mówimy na razie o takich sprawach eksploatacyjnych, ale faktycznie powinniśmy latać w zasięgu wzroku. Lepiej być dobrym w zasięgu wzroku niż słabym gdzieś daleko poza zasięgiem wzroku, bo to jest przygoda. Oczywiście, jak chcesz, nie wiem, polatać poza zasięgiem wzroku, to najlepiej po
prostu się wybrać w niedzielę z samego rana, nie wiem, 6 rano, kiedy jest tylko kilku wędkarzy i polatać nad zbiornikiem wodnym. Wtedy masz małe prawdopodobieństwo, że cokolwiek zrobisz komuś, ewentualnie tylko ptak ci strąci tego drona i to jest twoje ryzyko, bo paralotnie o 6 rano rzadko się spotyka nad zbiornikiem wodnym. Więc jeżeli ktoś już ma takie zapędy, żeby poćwiczyć, to faktycznie najlepiej wybrać się z samego rana. Jeżeli ja robiłem jakieś próby, to robiłem je właśnie bardzo wcześnie, wtedy, kiedy nikogo nie ma i wtedy nikomu nie powinienem zrobić krzywdy. I oczywiście z dala od budynków i z dala od dróg, tylko w terenach totalnie ten. Następna rzecz, która jest też istotna, której trzeba być świadomym i o której trzeba sobie powiedzieć, to są baterie. Słuchajcie, bateria z drona to jest ogniwo akurat litowo-jonowe, ale baterie zwykle to są małe bomby, dlatego że zawierają lit. I w dronach DJI nie mówi się o tym tak bezpośrednio, dlatego że one mają też układ elektroniczny, który zabezpiecza. Mamy tutaj balansowanie na celach, mamy tutaj zabezpieczenie przed wyczerpaniem tej baterii. Oczywiście, jak ją długo, baterię lipo długo trzymamy, na przykład w szufladzie, to faktycznie wyczerpie nam się, już nie będziemy mogli użytkować. Więc trzeba pamiętać o tym, że napięcie na poszczególnych celach, może tutaj nie jest to takie idealnie zrobione, ale można wyświetlić w niektórych aplikacjach. Na pewno w DJI Go 4 można wyświetlić. Powinno wynosić minimum około 3,5 V na jednej celi. Mówi się, że 3 do 3,3, ale lepiej jest, bo my nie widzimy na przykład, że oporność nam wzrasta i później trzeba bardzo długo ładować takie ogniwa, więc lepiej kończyć mniej więcej lot na 3,3 V na jedną celę. To jest widoczne w aplikacjach, a jednocześnie i to jest jedno z kluczowych. Co do przeładowania, my tutaj raczej nie przeładujemy tej baterii, dlatego że ona ma zabezpieczenie i nie ładujemy też równolegle baterii różnych, bo się nie da w DJI tego zrobić. Gdybyśmy mieli klasyczne ogniwa litowo-polimerowe, to faktycznie można na przykład połączyć dwa ogniwa o czterocelowe w płytce do ładowania z sześcio i wtedy są różne przypadki albo różne pojemności, co też się kończy na przykład wybuchem. Ale trzeba pamiętać, że tak, że na przykład gorące, prawda? Nie zostawiamy tych ogniw w samochodzie. Jak jest ognisko, nie wyprawiamy takich cudów jak niektórzy, że rozpalają czy wzniecają nad grillem właśnie te. Wzniecają czy rozpalają grilla, czy rozpalają ponownie, wzniecają płomienie właśnie dronem, dlatego że nad tym jest żar, jest bardzo wysoka temperatura, a to jest mała bomba, tak jak wam powiedziałem. I no, trzeba uważać, prawda? Jeżeli nam faktycznie, oprócz tego, że to jest świetnie zabezpieczone i DJI nam dorobiło te kółeczka boczne do rowerku, to jednak jakiś rozsądek obowiązuje i trzeba pamiętać, że na przykład tereny takie jak zakłady azotowe, tereny, gdzie wytwarza się chemikalia, czy inne strategiczne zakłady przemysłowe, ale na przykład rafinerie, one są objęte pewnymi obostrzeniami i zagrożeniami. O tym trzeba też pamiętać, żeby ściągnąć sobie aplikację Drone Radar i przestrzegać tych stref, które są założone. Czyli latamy maksymalnie 120-150, nasłuchujemy, czy nie leci helikopter, latamy na odległość zasięgu wzroku. Jeżeli chcemy trochę poszaleć, to najlepiej zrobić to wcześnie rano, kiedy nie ma ludzi, ale raczej z kolegą, który jest naszym obserwatorem i wtedy jesteśmy na legalu tak zwanym, z krótkofalówką czy z drugim telefonem w uchu. I następna sprawa to są strefy. Strefy czasami, w zależności od tego, gdzie latacie, bo latacie na przykład w Warszawie i wtedy są strefy założone przez służby ochrony państwa. Są czy strefy ROL na przykład, bo tam mamy dużo różnych organów rządowych, prawda, czy innych ważnych miejsc. Ale są też inne rzeczy, takie jak na przykład więzienia, areszty śledcze, poligony, jednostki wojskowe, zakłady przemysłowe, które też są to strategiczne dla państwa obiekty i też nie ma co przesadzać, dlatego że jeżeli trafimy na akurat wrażliwe jakieś służby, to mogą nas nawet zamknąć do paki, więc trzeba na tym, o tym tego być świadomym. Świadomość to był numer jeden, zobaczcie, to było tu. Więc to też nie jest tak, że dronem możemy tak szaleć zupełnie bezkarnie, na przykład nad elektrownię sobie latać, czy nad zakłady azotowe. Może DJI ma te blokady, ale jak weźmiemy innego drona, to już nie ma blokad NFZ-ów. I trzeba być tego świadomym, żeby po prostu nie przesadzać i wszystko będzie w miarę w porządku.
Okej, okay, patrzmy jeszcze na pytania. Co my tutaj mamy ciekawego? Zobaczmy od chłopaków naszych. Dobrze. Okej, okay, na razie jest. Dyskusja trwa. Dyskusja trwa i dobrze. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to teraz słucham. Najpierw przelot 1500 metrów, a po powrocie aktualizacja i taka niespodzianka. A no tak. Obraz klatkuje. Przepraszam Was za to, ale transmisja jest o tej porze utrudniona, dlatego że dużo ludzi ogląda i przesył w tamtą stronę jest trudniejszy. Dlatego, jeżeli ktoś ma dostęp do Facebooka, to na grupie latam dronem od DJI można obejrzeć też tą transmisję. 19 osób ogląda na fejsie i 55 ogląda mnie w tej chwili na YouTubie. Dobra, słuchajcie, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, i teraz powiem tak, każdy z tych punktów właśnie. Mam nadzieję, że Wam przekazałem w ogóle trochę tych swoich doświadczeń i mam nadzieję, że one były cenne, bo przynajmniej wzbudziły świadomość. To nie jest też takie straszne. Zobaczcie, że każdy z nas wsiada do samochodu i w ogóle nie jest świadomy też zagrożeń, które może spowodować, bo dobrze już jeździmy samochodami, wiemy, że to jest normalne narzędzie, ale nawet jak się rozpędzimy porządnie na rowerze, to możemy zrobić komuś krzywdę, prawda? Więc z dronami też jest analogicznie. To nie jest tak, że my od razu wyjdziemy, zrobimy komuś krzywdę, tylko trzeba być tego świadomym, to co powiedziałem. Słuchajcie, więc tak, jeżeli macie już pewne wiadomości, które Wam przekazałem dzisiaj, mniej więcej jesteśmy na antenie 44 minuty, 45 minut. Jeżeli chcecie czegoś więcej, ja wam dzisiaj zrobiłem dwie promocje i to są promocje bardzo, bardzo wartościowe, bo po pierwsze na Drone Bootcamp macie dostęp do chyba 15 warsztatów różnych i tam jest to za 15 zł na miesiąc. Jeżeli ktoś sobie chce coś takiego wykupić i popatrzeć na to w ciągu miesiąca, na najlepsze rzeczy, które są dokładnie opisane punkt po punkcie, czyli prawo, jak zacząć, jak ćwiczyć, jak znaleźć odniesienie, jak później robić fajne zdjęcia, fajne montaże. Jest też obróbka, jest też fotograficzny warsztat i na koniec zarabianie na ujęciach. Więc zrobiłem wszystko, jest cały przegląd od zera do bohatera. Drone Bootcamp jest to ścieżka właśnie rozwoju, plus do tego społeczność, gdzie można jeszcze oprócz przejęcia doświadczeń i wiedzy, jeszcze je zaimplementować. Czyli nie tylko mamy kurs, ale mamy też wprowadzenie na zasadzie takiej, że mamy co drugą sobotę live i można się też ze mną umówić i pogadać na ten temat. Czyli nie zostawiam ludzi w ten sposób, że sprzedaję im coś, tylko staram się po prostu ludziom dawać możliwość rozwoju na każdym poziomie. Nawet na poziomie wyczynowym, tak jak Sławek tutaj jest, ma możliwość dzięki temu, że jest w społeczności naszej, wymienić sobie doświadczenia i skonsultować, czy coś warto zrobić, czy może sprawę serwisową załatwić, a może dostać rabat na jakieś części czy na naprawę. Więc pierwsza proma, jaką mamy, to jest drzwi do Drone Bootcamp. One będą otwarte do niedzieli, do wieczora. Jeżeli ktoś ma ochotę, myślę, że powinniście przynajmniej na miesiąc spróbować, bo warto, uważam. Wartość realna tych 15 zł, wartość realna to jest około 850. Ja to tak. Te poszczególne 15 warsztatów, tyle mniej więcej jest wycenione. Jeżeli ktoś ma ochotę na warsztaty, które ma na zawsze, że tak powiem, to przygotowałem Mavica Mini dla Was i Mavica i przepisy dronowe. To są przepisy, które będą obowiązywały do lipca, a po lipcu ja stopniowo będę, jak te przepisy będą wchodziły nowe i będziemy wiedzieli więcej, będziemy mieli pewne informacje, to będę te przepisy dronowe uzupełniał. Więc to jest ta druga wartość. I trzecia to jest Mavic Mini, gdzie pokazałem dokładnie punkt po punkcie od momentu, kiedy otrzymujemy paczkę z dronem, aż do momentu, gdzie mamy 5 projektów kreatywnych, czyli to już jest ten etap hero. To już jest etap ten, gdzie mamy możliwość już wykonania na przykład zdjęć nocnych, jak podejść do ujęć nocnych, jak podejść do montażu, jak podejść do stabilizacji ujęć na przykład timelapse'owych czy hyperlapse'owych i jak zrobić kilka takich ciekawych rzeczy, czy omówienie quickshotów, czyli tych rzeczy kreatywnych. To jest to. Od bezpieczeństwa po świadomość, aż po rzeczy kreatywne. I to starałem się przekazać. Jeżeli ktoś ma ochotę, to dzisiaj jest to czynne, właśnie całość to jest specjalnie przygotowana ta promocja na YouTubie.
dla Was. Jeżeli ktoś z Facebooka chce się przesiąść, to proszę przesiąść się na ten kanał mój YouTube'owy i tam pod filmem znajdziecie linki do tych promocji, które dla Was zrobiłem. Następne kroki, jakie należy zrobić, jeżeli macie już Mavica Mini. I teraz, jeżeli połknęliście Baxcyla i chcecie to dronowanie ciągnąć, to faktycznie następna rzecz już po nauczeniu się fotografowania, nauczeniu się obróbki, wejścia w ten świat zdjęć i fotografii z powietrza, to jest pozyskanie potencjalnych referencji i zbudowanie portfolio. O tym mówimy już na tym zaawansowanym poziomie w warsztacie pod tytułem Zarabiaj na ujęciach dronowych. Budujemy portfolio, następnie budujemy pierwszą bazę klientów referencji. Robimy to za free czy za minimalną wartość. Robimy to dla na przykład organizacji dobroczynnych, organizatorów imprez sportowych, tych wszystkich osób, które nie wydadzą kasy na drona, a jednocześnie taka wartość jest dla nich mega wartością wow. To są na przykład małe lokalne biegi albo jakieś inne imprezy typu, nie będę waszej inwencji ograniczał, ale na przykład zawody strażackie. Jest bardzo dużo takich imprez, które możemy obskoczyć za free, zrobić fajne foty, nauczyć się skadrować, nauczyć się wykorzystać możliwości kadrowania z różnych wysokości, z różnego pułapu, tak żeby te ujęcia były bardzo atrakcyjne i uczymy się, przejmujemy doświadczenie, a później stopniowo dostajemy zlecenie pierwsze, drugie, trzecie. Ja muszę wam powiedzieć, że wiele razy na przykład byłem na imprezie sportowej, gdzie sam jeszcze uczestniczyłem w biegu i później robiłem zdjęcia, fotki tym osobom, czy Canonem swoim, czy właśnie czasami dronem z tych osób, które czy z zamknięcia biegu, czy kolumny, czy nawet jakąś fajną panoramę. Zrobiłem im montaż tym organizatorom, oni się cieszyli, a niejednokrotnie było tak, że pozyskałem klientów w ten sposób, że właśnie wrzuciłem na Face'a kilka fotek najlepszych. To nie musi być dużo, wystarczy wrzucić 5 fajnych zdjęć i już Was widać. I jeden, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty raz i macie pewną markę wyrobioną osobistą, gdzie można zacząć zarabiać na tym i takiego mini czasami można spłacić naprawdę bardzo, bardzo szybko i kupić sobie coś lepszego, na przykład 2 Pro albo Fantoma też Pro, 4 Pro. Ok, słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiaj... Arek napisał, jak włączyć livestream na Latam DJI, w której zakładce? DJI, ta ogólna duża grupa i powinienem być widoczny normalnie na wallu tak zwanym, czyli na tej głównej ścianie. Słuchajcie, na dzisiaj bardzo dziękuję za ten. Pamiętajcie, że zostawiam Wam te rabaty jeszcze do niedzieli wieczorem. Do niedzieli mamy wszystko otwarte. Mam nadzieję, że ta nasza pasja pozwoli nam też te myśli, którymi jesteśmy infekowani, oprócz, że jesteśmy infekowani też wiadomościami, że pozwoli nam to trochę odejść od tematów, które są dyżurne w kraju, ale jednocześnie, żeby ten czas wykorzystać w sposób twórczy i żeby się czegoś nauczyć, bo umiejętności, wasza wiedza i doświadczenia są bezcenne, tego wam nikt nie zabierze. Możemy stracić nawet Mavica Mini, jak już się nauczymy, ale dzięki wiedzy i doświadczeniu jesteście w stanie później go na przykład za 2 tygodnie odrobić podczas kolejnych zleceń i macie tą świadomość, to tak trochę jak w filmie Złapnie, jeśli potrafisz z Leonardo DiCaprio. Jeżeli ma się w głowie pomysł, wiedzę, doświadczenie, to człowiek nie potrzebuje specjalnie narzędzi, bo wie, że te narzędzia jest w stanie przejąć w sposób prosty. A nawet najlepsze narzędzia nie zastąpią nam właśnie tych kwalifikacji, tych naszych doświadczeń i tej naszej wiedzy, którą jesteśmy w stanie sobie zbudować poprzez systematyczne ćwiczenia. I nie ma się co zrażać. Jeżeli nam nie wychodzi dzisiaj, jesteśmy przerażeni tym, że dron nam spadnie, zleci, wleci na drzewo, to jest dzisiaj, ale pamiętajcie, że za 2-3 tygodnie będziemy dużo lepsi, będziemy o 2 klasy lepsi, a za 2 miesiące będziemy już w Champions League. Ja też powiem wam, że przechodzę teraz etap, od 3 tygodni latam quadem FPV i stwierdziłem, że nie ma, że boli i przeszedłem całą ścieżkę od ucznia do osoby, która już jest na etapie tych ćwiczeń, powiedzmy, tej świadomości, ale nadal na każdym trochę podnoszę poprzeczkę, jest symulator i znowu staram się na przykład jakiś manewr wykonać albo coś ciekawego innego zrobić. To wcale nie jest łatwe. Drony FPV to jest prawdziwe wyzwanie i szacun za to, jak nimi się lata.
Dlatego uważam, słuchajcie, że naprawdę, jeżeli ktoś obawia się latania dronami, nie ma się czego obawiać, jeżeli potrzebujecie pomocy, jest do mnie dostęp, wiadomo jak trafić, dlatego że wszyscy wiedzą jak trafić do mnie, którzy chcą, to na pewno trafią, żeby im pomóc, ale myślę, że też mamy już tak świetną grupę i tak dobrych kolegów, doświadczonych, i jesteśmy w stanie taką pomoc uzyskać na bieżąco. Słuchajcie, na dzisiaj wystarczy. Planowałem 45 minut, jesteśmy 55 minut. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę pomogłem, bo jednak kilkadziesiąt osób dzisiaj było. Mam nadzieję, że ten live trochę Was też tak do przodu i trochę Was zmotywował. Zajęliśmy się inną tematyką i myślę, że tak też trzeba, bo nie mamy wpływu na wiele rzeczy, które w naszym życiu następują, ale mamy też wpływ na to, co potrafimy i co długoterminowo jesteśmy w stanie zrealizować, jaką pasję w sobie rozwinąć. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Myślę, że od czasu do czasu postaram się. Mam kłopoty, ja unikam streamów wieczornych, mam kłopoty z siecią, z internetem. Pomimo, że mamy światłowód, to on jest mało przepustowy, tutaj widzę, ale zapraszam Was też na kawki, które są live'ami, zwykle są live'ami w środy o 9:30. Trzymajcie się, do zobaczenia, wszystkiego dobrego, cześć!